Cześć, czołem moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulatora 2. Moi drodzy, dzisiaj staram się, jest późno, ale staram się nagrać wam, kochani, coś na jutro, czyli na środę, coś na czwartek. Będę walczył, żeby to się udało, bo jednak to trzymanie tej marszruty codziennej, od codziennego odcinku o 15 daje mi dużą, dużą satysfakcję i nawet jak to jest tylko kilka wyświetleń i tam dwie, trzy łapki w górę, to cieszy mnie to, że te osoby zapewne czekają na ten film i z wielką przyjemnością, nawet dla tych kilku osób, nagrywam, słuchajcie, odcineczek. Moi drodzy, cóż dzisiaj? Dzisiaj szybka trasa. Dzisiaj szybka, dzisiaj łatwa, dzisiaj miła trasa, bo też myślę, ciekawa, bo ze śmigłowcem. A śmigłowca nie woziłem dosyć dawno. A tutaj mam, kurczę, i fajną trasę zarobkową, bo ponad 30 tysięcy euro. Co biorąc pod uwagę to, że teraz mam znowu 15 kredytu. To taka trasa jest, słuchajcie, na wagę złota. Szczególnie też ci moi pracownicy, kochani, coś tam pewnie zarobią, bo oni już około 20 koła zarabiają dziennie. Więc jak dobrze pójdzie i za dużo się nie spalę na trasie, za dużo nie spalę euro, czyli milion mandatów, to tak naprawdę powinienem wyjść na jakieś około 60 tysięcy do przodu. I to, słuchajcie, już jest przyzwoita kasa, bo te 60 tysięcy to już jest kwota, która może mi pozwolić spłacać kredyty. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Teraz to może nie w tej chwili, ale zaraz to zobaczymy, tylko wyjedziemy na trasę z tego miasta. W drogę. Prawie 35 tysięcy, no super. Super sprawa. A jednak przewieźć śmigłowiec to jest fajna sprawa. Po spanku podejrzewam, zrobimy sobie jakieś fajne zdjęcie. Może na jakimś mostku. Zobaczmy, ile za 6 godzin przerwał odpoczynek. A ja za 9. A ja za 9,5 dojadę. No raczej się nie uda dojechać tak szybko. No ale zobaczymy. Musimy mieć jakąś średnią prędkość około 150, podejrzewam, żeby dojechać. A takich cudów, trochę podgłośnie grę. Takich cudów, moi drodzy, to raczej nie będzie. Wasze zdrowie. No ale jedźmy, policji na razie nie ma. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z rondem. Zobaczmy, jak wyjedziemy i zobaczymy, jaki tam mam teraz kredyt, bo ostatnio było chyba 70 kilka tysięcy. Zjedź drugim zjazdem. A jednak miło byłoby dążyć tą stałą moją marszrutą, czyli po prostu w tej chwili, jak już mam dwa maksymalnie rozbudowane garaże, jak już mam sporo pracowników, to byłoby miło, słuchajcie, wziąć się za coś innego, czyli teraz za spłatę kredytów. Bo to też, myślę, jest bardzo ważne w mojej sytuacji, żeby teraz znowu tą ratę sobie obniżać. I znowu podejrzewam, zejdziemy do dwóch rat kredytu do tamtych 6-7 tysięcy i znowu będziemy kombinować, co tu zrobić, żeby wziąć kredyt. Chociaż tak naprawdę ja mam teraz już co, 10 pracowników, 10-9, więc to już jakby oni tak zrobili po 3-4 tysiące wszyscy, to już jest masa, to jest tam zarobiony, nie? To już nie ma
czego się bać i tylko można korzystać i odcinać kupony. Teraz mam niby dużo kredytu, ale tak naprawdę no, moi pracownicy przynoszą 20 kilka tysięcy, więc te 15 tysięcy kredytu już nie boli. To bolało, jak byłem sam. Albo jak miałem tam dwóch, trzech kierowców, to bolało. Teraz to jest inwestycja. Tylko teraz muszę starać się uważać, żeby mnie nie dopadła policja. To było przykre. 8,5. No raczej słuchajcie, nie ma szans, żebym dojechał. Taka szkoda. Ale słuchajcie, jeszcze jadę, jak nie mam jeszcze potrzeby tego spania, to jedziemy. To się nam otworzy, będziemy jechać około 40-30. Dobra, super. Zawsze dobrze, nie trzeba się zatrzymywać, nie? Jak się rozpędzamy, to sprawdźmy tą moją sytuację finansową w banku. 68 tysięcy. Z tym zejdzie lata i będzie 65 tysięcy mniej więcej. Więc słuchajcie, jest to bardzo możliwe, że kredyt sobie spłacimy. Jeden. To zależy od mandatów i od moich pracowników. Dużo z nich jedzie. Sprawdźmy. Ach, ci najlepsi to stoją. Przykre. Dwa. Mam nadzieję, że tyle nie zarobił. Z pięć. Z 8 tysięcy. Z 10 tysięcy w tej chwili zarobku jedzie, więc szału nie będzie, ale może. Zobaczymy. Bo trzeba pamiętać, że jeszcze mi wskoczy teraz rata, tak? Jak się prześpię. Nawet jeżeli tak mi się okaże, słuchajcie, że nie będzie tego z banka, czy że nie będzie kasy na spłatę, to i tak będziemy bardzo blisko i to jest dobra droga. Teraz mam tak naprawdę do przyjechania masę Francji. Tak naprawdę od morza do morza będziemy jechali w stronę kanału La Manche. Od Atlantyku do kanału La Manche. No, lekko nie będzie. Szczególnie, że jedziemy w nocy, a wiecie, że nie przepadam za nocną jazdą, ale no, rozpędzamy się, jest w miarę prosta droga, więc to też będzie tutaj, myślę, sprzyjało. No, taki przychód, dajcie spokój. €600, poważnie, Katarina, jak możesz? Tak, wiem, że jeżdżę jak wariat, ale wy przecież o tym bardzo dobrze wiecie. Ach, tylko tu będzie rybowski zakręt. Kontrola radarowa chyba. Dzień dobry, panie fotoradarze, możemy jechać.
Jak tam czas? 4:40, tutaj się nie, no nie ma szans dojechać, nie ma szans. Wiadomo, że troszkę tego czasu teraz zaoszczędza. Powinienem jechać 90. Jadę dużo szybciej, ale tutaj no nie jestem w stanie utrzymać takiej prędkości przez całą trasę, więc jestem niejako skazany na niepowodzenie. Trzymaj się lewej strony. Światło widzę, że mam zapalone złe. Mam zapalone główne światło, a to bardzo źle wpływa na. Widzę na kamerkę. Trzeba by zapalić to boczne. Ale to może za jakieś 10 minut, 15, jak będę rozprostowywał kości. Jezus Maria, ty we mnie wjechał. Nawet nie była moja wina tym razem. Ładunek na 5%. Co za łajza. No widzieliście, to wjechał we mnie. Trzymaj się Nie. prawej strony. Patrz, w lusterka markowa może być wszędzie. No 5% ładunku. To jest bardzo dużo. 5% wartości. Tragedia. Aż mnie kusi, żeby. Aż mnie kusi, kochani, żeby wkać save'a, ale nie, nie będę tego robił. Trudno. Był wypadek, to był. To nie jest uszkodzenie ciężarówki na 40%, które uniemożliwia jazdę, nie? No ale prędkość już się robi naprawdę fajna. 145 i damy tempomat. Ale spada, bo jest z górki. No wiesz, że trochę ciśniemy tak. Kusi mnie też, słuchajcie, mocniejszy silnik. I to tak naprawdę mnie kusi. Aczkolwiek no wiem, że nie jest to zbyt rozsądne. Żeby robić taką kolejną inwestycję, to nie ma sensu. Bardziej się skłaniam, słuchajcie, ku zakupowi nowej ciężarówki. Ale też chyba zrobię takie coś, że będę te ciężarówki, które mam, te dobre, sprzedawał i kupował te podstawowe pracownikom. Po co im takie super ciężarówki? To nie ma sensu. Taką prędkość to ja lubię. Tylko, żeby mi tutaj jakiś Czesiek nie wjechał pod nos. Ale prędkość mamy naprawdę w porządeczku.
3 godziny, 4 godziny. O! Się udało taką prędkość utrzymać na dłuższym dystansie. Świetnie. No, chyba nie zarobię na tej trasie za dużo. 2 godziny do spania. To takie przyhamowanie niestety bardzo wiele zmieniają. No, no więc jedźmy. Zróbmy tak, że zobaczymy za 2 godziny, bo może jakbyśmy mieli teraz długą trasę bez przystanków, jakby się udało rozpędzić. Troszkę już nadrobiliśmy, została godzina, więc wszystko w teorii jeszcze jest możliwe, ale nie można się rozbijać, z tym mam kłopot i hamować, z tym już nie mam kłopotu, ale niestety to powoduje to pierwsze. Tutaj musimy trochę zwolnić. Aj, pum, nie bardzo. No Boże, Georgie, naprawdę 800 euro. Nie masz serca. 9 tysięcy to jest chyba 6-7-kowa uszkodzenie, nie 5. Na plus wyjdziemy w tej trasie, to jest jakby pozytywne, natomiast martwi mnie to, że ratunek uszkodziłem. Bo to 5 tysięcy na ładunku, to 5% to będzie sporo. No chyba mnie spanie nie ominie niestety. Jak mamy mieć teraz takie trasy do hamowania co chwilę, to nic z tego szybkiego nie będzie, słuchajcie. Sześć, świetnie. Dostał znakiem. Helikopter, śmigłowiec dostał znakiem. To są te rozwlekłe, po prostu francuskie miasta. Jednak to jest coś, czego mi brakuje we Francji, no bo jednak Polska, Niemcy to są z reguły małe lokacje. A tutaj, jak pamiętam, jak przyjeździłem do Bordeaux, do Marsylii, to po prostu między punktem zbiórki odbioru towaru, a punktem dostarczenia towaru, czy odwrotnie, tak? Raczej dostarczenia i odbioru było 100 km. Bardzo to jest oczywiście realne, ale irytowało czasem. No, tak naprawdę zaraz trzeba będzie szukać spania. Nie unikniemy tego raczej. Jutro środa, czyli też taki dzień, wiecie, co ma zajęcia teatralne.
Więc tak naprawdę jutro to wyjdę z domu o 6:15, 20, wrócę o 20:30, więc tak ciężko jakieś zajęcia youtuberowo-korekcyjne, więc musicie mi wybaczyć. Ale nie jest lekko czasem się zorganizować. Być może tu coś nagram, ale to też nie dam sobie ręki uciąć, bo piątek, czwartek też mam taki zajęty strasznie. I piątek też mam niby wolny, ale też masa zajęć. Tu się mogłem przekimać, troszkę nie przemyślałem tego. Bo została mi trochę godzina, to nie jest za dużo. Znowu wypadek. O jajku, jajku. No ile w ogóle ten śmigłowiec waży? 3 tony, właśnie. To tak mi się wydawało, że on jakiś bardzo lekki, bo to moja ciężarówka zadziwiająco szybko się rozpędza. O ile nie jest pod górkę. No, już pan Konaczek wolno. Szukamy, słuchajcie, spania jakiegoś. Czy będzie jeszcze jakieś spanie? W ogóle może zobaczmy na mapie. Bo nie wiem, czy hamować, czy jakoś dojedziemy. Nie, no jeszcze tutaj. Tu będzie spanko i tu będzie spanko, więc spoko. Powinno się udać. Można je zatankować paliwko od razu. Szkoda, że nie ma kurde serwisów po drodze. To jest głupie. To jedna rzecz, która mi się nie podoba, wydaje się. Znaczy może jeszcze jakieś się znajdą, ale to, że serwisy drogowe powinny być też na trasach. Nie tylko w miastach, przecież to jest bzdura. Na takich, w takich lokacjach jak ta, gdzie macie spanie, bardzo często są serwisy samochodowe, nie? Dla tych właśnie ciężarówków. Nawet były trochę droższe, tak? To by zawsze było coś. No i zobaczymy, ile teraz wejdzie. 30 tysięcy. Co się stanie po nocy? Co się stanie, jak prześpimy ten czas? Ile nam się kaski ostanie? $40, bo co teraz będzie? 47, dobrze. Podoba mi się to. Podoba mi się to. To oznacza, że nawet przy moim dużym lamiostwie powinno się udać spłacić kredyt. Super sprawa.
tak naprawdę kilometrów nam zostało też bardzo mało. I też dojedziemy na miejsce, dojedziemy, oddamy ładunek. Oczywiście kwota będzie sporo pomniejszona, bo tam chyba mam 6 czy nawet 7 lotem z niego ładunku, ale... Ale zawsze te 30 powinno skoczyć. Oczywiście odjąć koszty naprawy pojazdu, to z 20, ale to i tak nam powinno pozwolić na spłatę kredytu, więc super sprawa. Cieszy mnie to niesłychanie. Zastanawiam się teraz tylko, w jakim miejscu ciekawym kupić kolejny garaż. Myślałem o jakimś Stambule i tych rejonach, bo tam było fajnie jeździć. Może to jest pomysł. A może wy macie jakiś pomysł, gdzie mógłbym postawić kolejny garaż. Mam garaż w Warszawie i mam garaż we Florencji, we Włoszech. I są to takie fajne lokacje, bo jak wiecie, Włochy we Włochach są prześliczne. Jest dużo tuneli tam w Alpach i jakichś takich wiraży, więc to się naprawdę świetnie jedzie. I zobaczyłem w tylnym lusterku, że mijam policję, nie? Trochę za późno. Oho, fotoradar. Zjedź w prawo. Przez ten mandat może mi teraz nie starczyć kasy na te kredyty. Załamie się. O matko. Tragedia, a prawie uważałem. Ale za chwilkę dojedziemy, za minutkę, to się wszystko okaże. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Cała ciężarówka jest dobra. Co za życie. Człowiek się cieszy, jeszcze mandat, teraz to już mogę jechać. No nie, ta końcówka to jakaś tragedia jest. Ale tak czułem, nie nagrywaj Marek, bo kurczę, zmęczony jesteś. W ETS-ie trzeba się skupić. No trudno. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo.
Kręć w prawo. To była miła przejażdżka. No nic, dojechaliśmy. Lepiej się widocznie nie dało. Jaka strata? 10 tysięcy. Czyli mam 67. Rzutem na taśmę. No to była spłacamy jeden kredyt. Teraz mamy tylko 11,5. No to więcej szczęścia niż rozumu. Straciłem teraz, podejrzewam, z 15 tysięcy na naprawę. 10 tysięcy z wartości helikoptera spadło. No, dramat, bo to zamiast 35 mam 25. A ja jeszcze oczywiście znakiem śmigłowiec, no nic. Dziękuję wam kochani za oglądanie i do zobaczenia później. Pa, pa i cześć. Do